Cześć Wam! Witajcie. Witamy Was! Słuchajcie, dzisiaj jest środek tygodnia, przed Bożym Ciałem jest, nie? Także nie ma wolnego, my mamy teraz, żeśmy się spotkali na ile? 3 godziny? 4? Pozałatwiać parę spraw i teraz mamy taką szybką godzinę na shopping. Jesteśmy w pięknym mieście Katowice, więc lecimy szybciutko na jakieś zakupy ciuchowe, bo pogoda się super zrobiła. Więc coś tam potrzebuje i zobaczymy, co będzie się dalej działo. Ale dzisiaj wracamy do pracy po południu, nie? Więc tylko mamy taką chwilkę niestety. A po drodze nic nie nagrywaliśmy, bo co? My się zawsze zagadamy o czymś, nie? A mamy takie interesujące tematy zawsze, ale nie możemy powiedzieć, nie? To uciekamy na shopping! Słuchajcie, wylądowaliśmy właśnie na zakupach. No słabo, nie? Słabo. A mamy tylko godzinę, więc coś tam jest, coś tam jest. Zaraz zaliczona jakieś rzeczy w Primarku. Jeżeli uda nam się z Zosią mieć czas i mama będzie w domu, to nagramy jakiś kolik na pocieszenie. A Zosia to teraz będzie oglądać i będzie wściekł. Przepraszamy Cię, Zosiu, następnym razem będziesz z nami, bo już będziesz miała wakacje. Wrożona kawka ze Starbucksa i słuchajcie, załatwione wszystkie sprawy w Katowicach, wracamy do domu, znaczy i obiad robię. Mam nadzieję, że nam się uda zjeść razem obiad i rozchodzimy się do pracy. Także Grzesiek dzisiaj ma doła, nie Grzesiu? Co? Ja też jestem, słuchajcie, padam. Jutro jest Boże Ciało, nie? Ciepło, duszno. Tak, jutro jest Boże Ciało i ja nie robię nic, a ty idziesz do pracy. A ja mam wolne, więc cieszę się, że dzisiaj już mam dowalenie pracą i wszystkim, nie? A jutro już mamy, słuchajcie, ja mam chillout z Zosią, więc jeżeli dzisiaj już zdążymy nagrać, to będziemy jeszcze coś tam jutro z Zosią fajnego robić. Pijemy, bo nam się ta śmietana rozmrozi. Także słuchajcie, uciekamy już. Za dużo nie nagrywałeś chyba, nie? Bo nie ma jak. Wiecie co, godzina po 10 rano, galeria handlowa w Katowicach i multum ludzi, więc was wpadli na to, co my przed Bożym Ciałem. Trzeba kupić stroje kąpielowe. Ale kreby, mamy szczęście, bo nie, szczęście mamy takie, że nie musimy po południu jechać do Biedronki przed Bożym Ciałem. A wiecie co w Biedronce się dzieje przed Bożym Ciałem? Wiemy co się dzieje. A my nie, my sobie teraz coś tam kupimy i przeżyjemy ten dzień. Nie, nie robimy zapasów jak na wojnę, więc, więc spoko, spoko, nie? No co, wstajemy i idziemy już do samochodu, pijemy kawę. I tak chyba podjedziemy do Biedronki, nie? Tak zwykle nic nie mamy na obiad. Przebrać się, przygotować i niestety do pracy. Do zobaczenia później. I słuchajcie, wracamy, bo mnie zaintrygowała jedna rzecz w Starbucksie. Pani napisała Grzegorz. To ty jej tak powiedziałeś. No. Nikt do ciebie nigdy nie mówi Grzegorz, a ty Grzegorz. No. Wiadomo, że Grzesiu, nie? Jeszcze jest druga ksywa, ale to nie możemy zdradzić, nie? Bo to wszyscy wiedzą. No, ze szkoły. Słuchajcie, i co, jedziemy do Aldika? Idziemy. Jedziemy do Aldika, bo musimy coś uważyć na obiad. Ale nie wiem, co dzisiaj. Jest tak dziwnie, wiecie, jest wiatr, jakby miał być deszcz, ale mi razi normalnie w oczy. Muszę okulary założyć. To co spadam na... Jaki macie pomysł na obiad? Bo my nie mamy. Mamy dzisiaj straszny dzień, nie? No, trzyma telefon. Dobra, to my się zbieramy do Aldika. I ja wracam. A kto wrócił ze szkoły? Kto się przywita? Nie chcę się pokazać. Zosia zmęczona po wyływie. Słuchajcie, my mieliśmy po drodze Aldika. O, dzięki Zosia za światło, bo coś chmury zaszły i mamy ciemne światło. I słuchajcie, mamy tylko godzinę, żeby zrobić obiad, zjeść i się wszyscy do pracy rozjeżdżają. Więc szybki, słuchajcie, haul z Aldika. Nie byliśmy w Aldiku, Grzesiu, ile nie byliśmy w Aldim? Kilka miesięcy. Kilka miesięcy. Nie mieliśmy po drodze Aldi, ale okej, dzisiaj się udało. Szybciutko kupiliśmy mięso mielone z szynki, bo będziemy robić kotleciki mielone na szybko. Wzięłam śmietanę, bo jutro będziemy robić zupę pomidorową.
Niezbędnik, kto zna Grzesia, to wie. Grzesiu, po co te Pepsi? Bo cię huknę. Do mielonych dzisiaj szybko ćwikła z chrzanem, bo lubimy. To jest na jutro, słuchajcie, kupiliśmy takiego kurczaka z Morlin. Gotowy kurczak do piekarnika. Jutro będziemy go robić, to coś nagramy, czy on był pyszny, ale chyba będzie pyszny. Nie byłam w Biedronce, tylko w Aldiku, a chciałam na zupę pomidorową, nie było muti, więc wzięłam coś takiego, mam nadzieję, że będzie ok. I szybką sałatkę, słuchajcie, szybką sałatkę zawsze je mam w lodówce, jak się śpieszę do pracy i nie mam co wziąć, to biorę taką o sałateczkę gotową. Także szał zakupowy, słuchajcie, to jest na nasz weekend, śmieję się. Jutro jest Boże Ciało, na nasze Boże Ciało. Ale jeszcze jakieś zapasy mamy w spiżarni, więc przeżyjemy, nie? Za chwilę, jak się ogarniemy, to jeszcze Wam pokażę hol zakupowy Zosi. Bo mama kupiła Ci trochę rzeczy ładnych. To do zobaczenia za chwilę. Zosia już ze mną, ty się jeszcze nie witasz, już po szkole, a my, słuchajcie, mama oczywiście zrobiła dziecku jak zwykle niespodziankę, już Wam pokazuję, siota z Zary. Wiesz, że jechałam, żeby sobie coś kupić i jak zwykle sobie nic nie kupiłam, bo kupiłam Tobie. Więc ja Wam jeszcze pokażę, w Zarze i słuchajcie, w Primarku mama była. Byłam w Primarku, pierwsza rzecz z Primara, słuchajcie, wzięłam, bo nie było się co zastanawiać, tylko muszę to, słuchajcie, odgrzebać. Zosia łap. Zosia robi hol. To jest Primarka, słuchajcie. I co to, Zosiu, jest? Jakieś fajne sandałki. Sandałki. Ja mam sandałki, które są na mnie za małe. Sandałki. Pokaż te sandałki. Trzeba ładnie pokazać sandałki, słuchajcie, takie fajne. Fajne, Zosiu? Ja mam nadzieję, że rozmiar jest dobry, zobaczcie. Ja już Wam nagrywam, słuchajcie. Sandałki z Primarka. Słuchajcie, żal było nie brać, 35 zł. A ty zawsze te sandałki to masz, powiedzmy, na raz. Więc wzięłam Zosi za 35 zł takie sandałki. Słuchajcie, teraz wzięłam Zosi. Zosia, uwaga! Jak myślisz, co to jest? T-shirt. T-shirt Zary. Mam nadzieję, że rozmiarowo będzie ok. Bo czasem mam problem z tymi rozmiarami. Wow, wow, wow. Niedługo Zosia będzie te rzeczy zakładać, więc Wam pokażę. Dreaming Miami. Ładna, Zosiu? To jest takie futerko. Ale ładne, nie? To jeszcze futerka. Tak? I co, fajna, Zosia? Fajna. Przybierz tak do siebie. Pokażemy. Dreaming Miami. Taki, wiecie, zwykły t-shirt na lato. Słuchajcie, to mamy sandałki, mamy t-shirt Zary i teraz mamy... Poczekaj, Zosia, poczekaj. Mamy zestaw. Mamy zestaw, tylko ja go muszę znaleźć, słuchajcie. Więc tak zamykasz, zamykasz. Ja Ci rzucę, a Ty co? Ty tak lubisz, nie? To ja Ci rzucę. 3, 2, 1. A co możesz jeszcze? Możesz już otworzyć oczy i zobaczyć. Co? To jest taki ręcznik? Komplet. Ręcznik. Nie. Słuchajcie, taka bluzeczka. Fajna. Fajna. To ma taki materiał, słuchajcie, trochę dziwny jak frotka, ale mi się strasznie to spodobało dla Ciebie, więc wzięłam Ci fajne bluzeczkę. Trochę dziwny materiał, ale tak to bardzo fajne. I teraz zobacz, co jest na dole, kochana moja. Okej. Okay. Może kolejny ręcznik? Ręcznik. No co, paski to. To są takie szałowe gadki. Pokaż je przodem, kochanie. To jest do mnie przodem, bo tam wiem, czy są jakieś kieszonki? O, coś takiego. Nagramy może jutro takie stylizacje z tym. Nie wiem. Ale myślę, że jest to świetne. To jest, wiecie, to jest niby taka frotka, ale wiecie co, to jest taki bardzo przewiewny materiał na lato. Więc będzie taki super zestaw. I słuchaj, jeszcze jedna rzecz dla Ciebie, zamknij oczki. 3, 2, 1. Taką bluzeczkę jeszcze Ci wzięłam. Fajna. Pokaż, przód. Były różne kolory, jak coś to jeszcze dokupimy, ale wzięłam Ci białą, bo jakoś tak lubię, jak masz białe rzeczy. I słuchajcie, teraz będzie hit hitów, coś co bardzo chciałaś na wakacje i ja się w sumie zgodziłam. I mówię, dobra, żal będzie nie wziąć. Już szukam, szukam, zamknij oczy. Matka chyba, wiecie co? Matka chyba zwariowała, ale kupiłam dziecku. Ups.
Ale na wakacje, nie? No dobra. Co to jest? Tipsy. Tipsy, słuchajcie. Która dziewczynka, jak była mała, nie marzyła o tipsach. Tylko Zosia, ja się nie znam i ja nie wiem, czy do tego nie trzeba coś dokupić. Jak się to klei? Zaraz odpakuję i zobaczę, bo tutaj jeszcze powinny być takie... A pokaż ten wzór, jak ci kupiłam. Takie, słuchajcie, neonowe płomienie. Ogniste. Fajne? Ale wiecie, to tak na wakacje, nie? Bez jaj. Ale zaraz wakacje. No, więc zaraz wakacje, więc chyba zobaczę, będzie okej. Okay. To jest jakiś klejczyk. A ja wam jeszcze pokażę, słuchajcie, jakie ja sobie kupiłam laczki. Jeszcze wpiłam. A nie, dobra, tu jest klej. Jest? Jest? Tak, jest. Spoko. Słuchajcie, a ja sobie kupiłam takie, już wam pokazuję, Zosia to już tipsa. O Boże, ile to jest paznokci? Ile? To jest na kilka razy. Pokaż. Takie, jest klej? Nie jest. Boże, ja to muszę przeczytać, wiecie co, bo ja się boję takich rzeczy, żeby się coś nie stało. Muszę przeczytać, co to są za składy, bo wiecie, boję się jednak, nie? Bo to pazurki ośmiolatki, więc spoko. Słuchajcie, ja wam jeszcze pokazuję, bo sobie jedną rzecz zapomniałam, kupiłam w Primarku, słuchajcie. Przepraszam, bo tak kręcimy na kocyku Zosi. Słuchajcie, takie kupiłam sobie laczki. Takie, wiecie, lecę rano do Żabki po bułki. Zobaczę, czy będą wygodne. I takie sobie kupiłam laczki i słuchajcie, to kosztowało aż całe 26 zł. Więc zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Najwyżej na weekend, Zosia, wystylizujemy się i pokażemy. Słuchajcie, my uciekamy, bo czas leci, a ja muszę szybko zrobić, słuchajcie, obiad i się przygotować do pracy. Jak, Zosia, pazurki? Fajne, nawet na mnie pasują. To co się mówi? Dziękuję. Co się mówi rodzicom zawsze, jak kupują dzieciom? Dziękuję! To ja uciekam, słuchajcie, robić te mielone, a Zosia ogarnia oglądanie swoich zakupów od mamy dzisiaj letnich, tak? To zaraz się widzimy na obiadku. I słuchajcie, zrobiłam obiad i to jest obiad naszych marzeń dzisiaj. Kotlety mielone, czyli karminadle, młode ziemniaczki i buraczki. I zabieramy się za obiad i za chwilę wszyscy rozchodzą się do pracy. Ja się do was jeszcze za chwilkę odezwę, pewnie już w drodze do pracy. I zobaczymy, czy wieczorem jeszcze coś nam się uda nagrać. Jeżeli jecie obiad, kolację, śniadanie smacznego, a my zabieramy się za jedzonko. No i co, my Grzesiu po obiedzie, a ja mam dzisiaj szofera do pracy, więc super. I słuchajcie, mam pół godziny do pracy. Gliwice zakorkowane, nie? Już teraz kminimy, którą drogą mamy jechać i to jest ryzyko. No trudno, taka godzina niestety. Hulajnoga by się przydała. Najlepsze jest to, Grzesiu, nie? Że jak normalnie, o, latamy. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że jak o tej porze normalni ludzie wracają z pracy, to nienormalni tacy jak my jadą do pracy. Więc jak sobie pomyślę, że zakorkowane, ale wszyscy wracają już do domu, spokojnie, na obiad, poczilować. Długi weekend się zaczyna. Ty, długi weekend się zaczyna, dlatego takie korkowane. Może... O Jezu. Długi weekend się zaczyna, dlatego może są jeszcze aż tak przerażające korki, nie? Może też tak być? Także próbujemy szczęścia, czy do pół godziny. Normalnie trasa do mojej pracy zajmuje ile? 10 minut? No to dzisiaj pewnie rekord pewnie. Mam nadzieję, że tylko 30 minut, a nie 40 minut albo godzina. Więc zobaczymy. I my się widzimy wieczorem jeszcze. Tak, ja wezmę może aparat ze sobą, bo jeszcze z Zosią po lody pojedziemy, nie? To wezmę jeszcze aparat, tu do was coś powlogujemy jeszcze chwilkę. Także super tak stać w korkach. Ale zawsze się pocieszam, że to tylko Gliwice. Pamiętasz, jak był Wrocław na przykład? O matko, to było nasze najgorsze doświadczenie w życiu. I to było w tygodniu. Pamiętasz, jak byliśmy we Wrocławiu? To myśmy po prostu z tego Wrocławia nie umieli wyjechać do domu, nie? Po prostu staliśmy, ja nie wiem, ile myśmy tam stali, nie? Także to jest szok. A powiem wam, że zawsze jak jedziemy w jakąś trasę... Czekajcie, muszę trzymać, bo nie mamy uchwytu. Patrz, my nie zdążymy. To wszystko stoi. Co robimy? Uciekamy w lewo? To nie ma sensu. Będzie cała Andersa zablokowana. No to teraz mamy jaja naprawdę.
także... Nie, no spróbujmy w lewą, ta portowej też będzie korek, no ale to już... Może mniejszy będzie. No bo tu wszystko stoi już, no. Także zapowiem wam wieczorem, czy zdążyłam do pracy. A ty chciałaś w pół do wyjechać. To żebyśmy byli w takiej, nie powiem czym, że masakra. Także trzymajcie kciuki, żebym zdążyła do pracy. I widzimy się wieczorem. No i hello, słuchajcie, chciałam się pochwalić, że do pracy zdążyliśmy, nie Grzesiu? I już jest cudowna godzina, prawie 21:30, więc jestem po pracy. Grzesiu też. I teraz jeszcze idziemy do Lidla na zakupy i będziemy już wracać do domu, także nareszcie. No i co Grzesiu, my po zakupach w Lidlu nie zabraliśmy kamery, żeby dla was coś nakręcić, bo nic takiego ekscytującego nie kupowaliśmy. Już jesteśmy w domu, jeszcze w samochodzie, bo wjeżdżamy do garażu i chcieliśmy wam bardzo podziękować za dzisiejszy dzień z nami. Oczywiście dziękujemy wam za to, że nas oglądacie, za wszystkie subskrypcje, lajki. Niestety Zosiu już nie ma z nami, bo jest bardzo późna godzina, więc już sobie w domu chilluje. My teraz idziemy do domu i chciałam się pochwalić, że za chwilę wjedzie, kiedyś wam pokażemy nowy przepis na super drinka, nie? Jakie Grzesiu robi drinki, znaczy nauczyłeś się robić mój ulubiony drink. Czyli teraz nas zjadą, bo ja nie wiem w sumie do końca jak to się mówi, mojito. Także Grzesiek robi najlepsze na świecie mojito, w życiu takiego nie piłam, a dużo tego piłam w różnych miejscach. Jak to powiedziałam, co? Nie, to jest mój ulubiony drink, nie Grzesiu? No, a Grzesiu się nauczył robić dla mnie tego drinka. Jak ja to powiedziałam, dużo piłam. O Jezu, co wy sobie teraz pomyślicie? Nie, jakby wszyscy tyle pili, co ja, nie? Ale naprawdę robi super drinka, więc dzisiaj po tym całym dniu, a my już padamy, nie? Już mamy tak dość dzisiaj, ale już słuchajcie, zaraz wchodzimy do domu, już sobie zrobimy coś fajnego do jedzenia, drinka obiecanego. I już będziemy wszyscy razem. Także słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Będzie drugi w tym roku. Co, drink? Drugi w tym roku drink mój, a jest czerwiec. Wczoraj, dzisiaj. No, tyle mam czasu, żeby się napić drinka. To jest hit, nie? Także dziękujemy wam za dziś. My już spadamy, bo już naprawdę padamy dzisiaj. I oczywiście dalej coś tam, jeżeli będzie się fajnego u nas działo, a już jutro chyba się będzie działo, więc może coś vlogujemy. To pozdrawiamy was cieplutko, trzymajcie się i do zobaczenia w nowym vlogu. Pa! Pa!